Siemanko, dzisiaj będziemy się uczyć X-a Pride'a. Jest to sztuczka ogólnie bardzo fajna, no bo można ją w sumie wszędzie wsadzić. Do grindów, do różnych rotacji, do kombosów, gdzie tylko chcemy. Żeby zrobić X-a Pride'a, dobrze by było podnieść rower na manuala i zrobić po prostu X-upa, no i odwrócić. No i w sumie trzeba chwilę pojeździć na rowerze, żeby jakiś tam balans ogarnąć, no i to tyle. Warto mieć wyprostowane nogi, tak samo jak do barspina, bo jeśli zrobimy na ugiętych nogach, no to zahaczymy kierownicą o kolano i tyle. Jak już ogarniemy X-upa z manuala, no to wtedy możemy nauczyć się już po ziemi w sumie. Jeśli robimy X-a Pride'a, warto jest wąsko złapać kierownicę. Wtedy ręce są bliżej i łatwiej jest je zgiąć. Tej sztuczki najlepiej uczyć się na flacie w sumie. A jeśli już wam zacznie wychodzić, no to możecie rzucać na jakieś murki, na rurkę, cokolwiek. Jak wam się podoba w sumie. X-a Pride jest to naprawdę bardzo łatwa i fajna sztuczka, no bo jest uniwersalna. Mam nadzieję, że szybko się nauczycie, jest naprawdę prosta i polecam dla początkujących tym bardziej. Pamiętajcie o łapce w górę, subskrypcji, dzwoneczku. No i piszcie w komentarzach, jaką sztuczkę byście chcieli następną. Yo!